Dzień dobry. Taką oto piękną ścieżką rowerową zaczynam dzisiejszą jazdę. Mam zamiar pojechać do Trzcińska Zdrój. Po drodze jezioro Baniewice, okolice Winnicy, Turnała, może jeszcze jakieś atrakcje. Zapraszam do oglądania i do wspólnej jazdy. Na pierwszym skrzyżowaniu odbiję na chwilę w prawo do Wirówka. To jest takie gospodarstwo, w którym pasą się fajne zwierzaki, ale chyba się pochowały przed słońcem. No niestety nie ma żadnego, także muszę wracać. I dalej taka piękna ścieżka. Po prawej popcorn. Przede mną długa prosta. Dzisiaj jest bardzo, bardzo ciepło. Zapowiadane temperatury około 30 stopni. Lubię taką pogodę. Chociaż chwila w cieniu nie zaszkodzi. Przejechałem przez takie coś. No i po prawej jeziorko. Czy kąpać się można, to nie wiem. Ale ryby wędkarze tutaj łowią. Kończy się pierwszy odcinek asfaltowy. I zaczyna się szuterek. Ja dopiero zaczynam swoją przygodę z gravelem i jazdę po takich drogach, takim rowerem. I dajcie proszę znać w komentarzu, czy to już są szutry premium, czy jeszcze nie. Czy tak wyglądają szutry premium, czy może inaczej. Liczę na was. Kończy się pierwszy odcinek szutrowy i wjeżdżam na ścieżkę rowerową, która wytyczona została po starej linii kolejowej. Ścieżka asfaltowa. No, postraszyły mnie pieski, ale zrezygnował jeden, który rzucił się na mnie. Znaczy wystartował, nie rzucił się na mnie. Dobra, wrócę do myśli. Kolejny odcinek asfaltowy. Ścieżka ta powstała na dawnej linii kolejowej.
dookoła zielono, cisza, spokój, ptaki śpiewają. Tutaj jest najstarszy odcinek tej ścieżki rowerowej. Niestety to widać i czuć pod kołami. Korzenie powypychały. O, patrzcie, patrzcie, co tutaj jest. Jaka rodzinka fajna. Jaki malutki. Ale się boi, nie bój się. Co widać niestety i czuć pod kołami. Ktoś zamalował śliską nawierzchnię. No jak jest sucho, to nie może być śliska. Pewnie domaluję, zmarzę to, jak będzie padał deszcz. Niestety ludzie, niektórzy się nudzą. Zainwestują w spraya. No i bawią się bezsensownie. Coś już połatane, coś już zrobione, coś wyrównane, ale niestety jest krzywo. Musiałem się zatrzymać. Zobaczcie, jak pięknie. Jest miejsce odpoczynku. No i tu jest ten odcinek taki nie najlepszy, najbardziej dziurawy. O! Jestem w miejscowości Banie. W lewo nad jeziorko. A ja jadę dalej ścieżką rowerową. Jest ciepło. Pochmurno. Trochę parno. Nie wiem, czy coś dzisiaj nie spadnie, ale mam nadzieję, że dopiero, jeżeli tak, że dopiero wieczorem, jak wrócę. Tu pokażę wam, jak wyglądały pierwsze słupki na tej ścieżce rowerowej. Były takie wielkie, kwadratowe, a przejazd między nimi, były dosyć wysokie, takie ponad pół metra, a przejazd między nimi graniczył z cudem. No jak ktoś miał sakwy na rowerze, to musiał przejeżdżać z dużą precyzją, żeby się zmieścić. Tak to kiedyś wymyślili. O, tak to wyglądało. Dwie sakwy po boku na bagażniku. I na pewno musiało być bum. No kto to widział, takie słupki? Dobrze, że to usunęli. I dzisiaj są okrągłe słupeczki. Miejscowość Banie przejechana. Tutaj musiałem przejechać przez główną drogę.
Za chwilę przemknie samochód. O, pojechał. Swobnica 6, Trzcińsko-Zdrój 15. Przede mną taka droga. Słyszycie, jak ptaki śpiewają? Ostatni tydzień na takie samotne jazdy. W przyszłym tygodniu, w pierwszym tygodniu wakacji, nie będzie tutaj tak spokojnie. Na pewno. Nie znam się na skrzydlatych, dlatego napiszcie w komentarzu, co to za ptaki. Widzicie? Tu chyba 2 km do winnicy Turnau. Znowu ktoś coś pomazał. Idę zobaczę z drugiej strony. O, coś mi to ciężko idzie dzisiaj ta jazda. Tam jest, tak? Aha, 2,5 km do winnicy. Może pojadę? Pojechać czy nie jechać? Zadam pytanie na Instagramie. Jadę, zobaczę, jak wygląda ta winnica. Nigdy nie byłem, a tym bardziej, że droga jest fajna, taki szuterek. Można by było powiedzieć, że premium. No, zobaczę, jak to wygląda. Najwyżej, jak nic nie będzie ciekawego, wrócę i jadę nad jeziorko coś zjeść i dalej w drogę. Fajna droga, całkiem się jeździ. Trochę pod górkę, ale nawierzchnia na gravela. Maki. Proszę. I baniewice. Kurde, nie byłem tutaj jeszcze. Popatrz, tam ile maków. Przejadę przez tą spokojną mieścinę sobie. Po cichutku. Fajnie tu, naprawdę fajnie. Spokojnie, będę się powtarzał, ale bardzo, bardzo spokojnie. No, jakieś rondo nowe. Tu jeszcze budynek z czerwonej cegły. I rondo.
objechać. O, trening szwalek. No. 750 metrów. No, chyba tutaj. No, jedziemy. Widzicie, zobaczcie, jak to pięknie. Nie wiem, czy tu można wjechać, czy nie można wjechać. Zaczyna pogoda się psuć, jakieś alerty pogodowe. Tak jak myślałem, będzie burza. Pani mówiła 30 parę hektarów. Jadę tam pod wiatkę. O, tu widziałem wiatę. Sobie usiądę. Całkiem przyjemna miejscówka. O. I to jest to. Tu można sobie odpocząć. Takie oto piękne widoki i miejsce odpoczynku. Czas się posilić. Dzisiaj jagodzianka z Biedronki. Smacznego. Miałem jechać do Krzyńska-Zdrój, ale w winnicy trochę czasu zeszło. No i zaczyna kropić. Pogodynka straszy deszczem i burzami.
niebo zresztą jest takie mało ciekawe, więc wracam do Gryfina. Jak jeszcze coś będzie ciekawego, to pokażę, a jak nie, to żegnam się i do następnego razu. Mam nadzieję, że film się podobał. Zostawcie łapkę w górę. Jak chcecie wiedzieć, co u mnie będzie dalej nagrywane, jeżdżone, to zasubskrybujcie kanał. I do zobaczenia do następnego razu.